Po upadku Powstania Styczniowego w 1864 roku władze carskie w odwecie nasiliły represje i akt terroru przeciwko ludności polskiej, zwłaszcza uczestnikom powstania lub ich sympatykom. Czołowi przywódcy Powstania Styczniowego, tacy jak Romuald Traugutt, zostali skazani na karę śmierci. Zaś tysiące innych powstańców skazano albo na długoletnie wyroki więzienia, albo na syłkę w głąb Rosji, głównie na tereny Syberii. Proces syłania Polaków w głąb państwa rosyjskiego nazywano katorgą, a jego uczestników katorżnikami. Często otrzymywali oni długoletnie wyroki syłki, co doprowadziło do tego, że niewielu z nich powróciło do kraju lub doczekało się amnestii, która zezwoliła im na powrót do ojczystej ziemi. Na terenie samej Polski sytuacja również wyglądała nieciekawie. W odwecie za powstanie styczniowe władze carskie nasiliły procesy rusyfikacyjne, zakazano stosowania języka polskiego w miejscach publicznych, urzędach, instytucjach kulturowych czy naukowych. W szkołach i na uniwersytetach jako język wykładowy stosowano rosyjski, zaś naukę języka polskiego uznawano za przedmiot nieobowiązkowy w szkołach czy uczelniach. Oprócz tego nasiliły się również represje przeciwko Kościołowi Katolickiemu, którą, którego uznawano za główną ostoję polskości na terenie Kongresowego Królestwa Polskiego. Te represje na przełomie XIX i XX wieku sprawiły, że za religię państwową na terenie kongresówki oficjalnie uznawano Kościół prawosławny, zaś działalność Kościoła katolickiego została w znacznym stopniu zmarginalizowana. Niewiele lepiej sytuacja Polakom układała się na terenie zaboru pruskiego, gdzie władze pruskie, a później niemieckie, na początku lat 70. XIX wieku zaostrzyły swoją politykę germanizacji polskiej ludności. ówczesny kanclerz Prus, a później Niemiec, Otto von Bismarck pragnął, aby całe Niemcy przekształciły się w państwo jednolite narodowo. Aby osiągnąć ten cel, postanowił więc stłumić za wszelką cenę polskie poczucie tożsamości narodowej. Co doprowadziło do zaostrzenia się polityki germanizacji. Już w roku 1876 wy wydano decyzję, że język niemiecki ma być jedynym językiem urzędowym na terenie Wielkopolski. Ograniczono prawo posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych, rozpoczęto proces zmiany polskich nazw geograficznych oraz nazwisk a także usuwano język polski ze szkół. Do 1900 roku tylko religii nauczano w języku polskim na terenie zaboru pruskiego. Dodatkowo Otto von Bismarck rozpoczął politykę tzw. kulturkampfu, co z języka niemieckiego znaczy walki o kulturę. Jego celem miało być ograniczenie roli kościoła katolickiego w życiu politycznym i społecznym, gdyż wielu polskich duchownych również było sympatykami ruchów patriotycznych i niepodległościowych na terenie zaboru pruskiego. W konsekwencji tych represji rozpoczętych przez kultur Kampf, wielu... Księży zostało albo aresztowanych, albo skazanych na wyrokie, wysokie kary grzywny, które objęły swoim zasięgiem cały zabór pruski. Kolejnym elementem antypolskiego programu prowadzonego przez władze niemieckie były tak zwane rugi pruskie ustanowione w roku 1885. Była to akcja mająca na celu wysiedlanie Polaków przebywających. Nielegalnie w granicach państwa niemieckiego. Dotyczyło to głównie robotników rolnych, którzy przybywali z obszarów Królestwa Polskiego lub Zaboru Austriackiego. Szacuje się, że w ciągu następnych blisko dwóch lat z obszarów Rzeszy Niemieckiej usunięto prawie 26 tysięcy osób, które były zmuszone powrócić w granice zaboru rosyjskiego lub austriackiego. Kolejny program polityki antypolskiej prowadzonej przez II Rzeszę Niemiecką była Komisja Kolonizacyjna, ustanowiona w roku 1886, która w swoim programie politycznym starała się wspierać i zachęcać osadników niemieckich do osiedlania się na ziemiach polskich. Szacuje się, że w ciągu następnych blisko 30 lat na tereny samej Wielkopolski. Przybyło ponad 20 tysięcy niemieckich osadników, konsekwencji czego na początku XX wieku populacja ludności niemieckiej zaczęła przeważać nad ludnością polską. Jakby tego wszystkiego było mało, w roku 1904 władze niemieckie ustanowiły tak zwaną nowelę osadniczą, która zabraniała ludziom stawiania budynków bez zgody władzy. Przy czym w praktyce ta nowela była bardziej wymierzona przeciwko ludności polskiej, gdyż niemieccy osadnicy nie mieli większych problemów z tym, aby w lokalnych urzędach nabywać prawo do zakładania swoich domów czy innych budynków, podczas gdy polskim osadnikom urzędy niemieckie w ogóle takich praw, pozwoleń nie wydawały. W roku 1908 z kolei Władze ustanowiły tak zwaną ustawę kagańcową, na mocy której zabraniano Polakom posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych, jeśli, lokalna, lud, jeśli w lokalnej ludności 60% mieszkańców nie stanowią Polacy. Zaś od roku 1900 podjęto decyzję, że religia w szkołach również ma być prowadzona wyłącznie w języku niemieckim. A wszystkie modlitwy mają również odbywać się po niemiecku, bez względu na to, czy większość lokalnych uczniów stanowią Niemcy czy też Polacy. Wszystkie te działania podjęte przez władze niemieckie, aby zgermanizować Polaków, spotkały się jednak z oporem. Jednym z najsłynniejszych przykładów oporu podjętego przeciwko germanizacji, zwłaszcza w szkołach, był strajk dzieci na terenie miejscowości Września. Na Wielkopolsce w roku 1901 kilkadziesiąt polskich dzieci uczących się w lokalnej szkole zastrajkowało i zaprotestowało przeciwko decyzji o nauczaniu w języku niemieckim i prowadzenia modlitw w języku niemieckim. W odpowiedzi władze szkolne zastosowały brutalne kary cielesne przeciwko strajkującym dzieciom, co spotkało się ze sprzeciwem ich rodziców. Oraz znacznej części ludności tej miejscowości. Na miejsce szybko zainterweniowały lokalne niemieckie władze, które stłumiły strajk i jego sympatyków pośród rodzin poszkodowanych dzieci, ukarano albo karami pieniężnymi, a nawet więzienia. Chociaż strajk został stłumiony, szybko urósł on do rangi wielkiego symbolu narodowego, który Polacy wykorzystywali, aby podtrzymywać nadzieję i poczucie tożsamości narodowej wśród lokalnej ludności polskiej na Wielkopolsce. Innym przykładem oporu, jaki zastosowano w tym przypadku przeciwko noweli osadniczej, był wóz Michała Drzymały, polskiego chłopa mieszkającego na Wielkopolsce, który nie mogąc uzyskać praw do zakładania. Swojego domu na terenie Wielkopolski postanowił zamiast tego zamieszkać w ruchowym wozie cyrkowym, który był zaprzęgnięty w konie. Zgodnie z prawem, jeśli jakiś budynek stał w jednym miejscu przez dłużej niż 24 godziny, wówczas musiał posiadać niezbędne prawa, aby stać w tym miejscu. W przeciwnym wypadku władze mogły zażądać jego rozbiórki. Dlatego. Co 24 godziny, Michał Drzymały przesuwał swój dom o kilka centymetrów, aby pozbawić władze prawa do usunięcia go z tego terenu. Ostatecznie władze straciły cierpliwość i skonfiskowały mienie Michała Drzymały. Mimo to, jego wóz stał się jednym z wielu symboli protestu i sprzeciwu, jaki stosowały. Ludność Polska na terenie Zaboru Pruskiego przeciwko procesom germanizacyjnym. O wiele lepiej sytuacja ludności polskiej układała się na terenie Zaboru Austriackiego, gdzie o wiele przychylniejsza im polityka władz austriackich doprowadziła do tego, że od 1861 roku obszary Galicji, czyli terenów, które włączono w granice Zaboru Austriackiego, Nadano szeroką autonomię, dzięki czemu lokalna ludność polska cieszyła się o wiele większą ilością praw i przywilejów. Można było swobodnie posługiwać się językiem polskim w miejscach publicznych, a nawet w urzędach. Co więcej, wiele wysokich stanowisk na terenie tzw. autonomii galicyjskiej piastowali Polacy. To tym samym doprowadziło również do utworzenia się lokalnych instytucji. Samorządowych, takich jak Sejm Krajowy, który zasiadał we Lwowie i który starał się prowadzić politykę w miarę przychylną lokalnej polskiej ludności. Dbano również o rozwój polskiej edukacji, co doprowadziło do utworzenia Rady Szkolno-Krajowej, która dbała o rozwój edukacji polskich dzieci oraz młodzieży w duchu polskiej tożsamości narodowej. Innymi słowy, największa liczba Praw, wolności oraz swobód dla lokalnej ludności polskiej istniało na terenie Zaboru Austriackiego. To większe poczucie autonomii i niezależności, jakie, jakimi cieszyła się ludność polska na terenie Zaboru Austriackiego, doprowadziła do stworzenia idei tzw. neo-trójlojalizmu. Idei, która zakładała, że jeśli Polacy chcą Cieszyć się większymi prawami, przywilejami, zakończyć represje i akty terroru ze strony innych zaborców, takich jak Prusy czy Rosja, powinni wykazywać się większą dozą lojalności wobec lokalnych władz, czy to austriackich, rosyjskich lub niemieckich. Trójlojalizm nie zdobył jednak zbyt dużej popularności wśród Polaków, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego i niemieckiego, gdzie z oczywistych względów Polacy uważali wszystkich lojalistów posłusznych władzom zaborczym za zdrajców, gdyż ci w ich mniemaniu popierali politykę represji, terroru, rusyfikacji czy germanizacji jaką prowadziły władze niemieckie lub rosyjskie, konsekwencji czego trójlojalizm swoją największą popularnością cieszył się głównie na terenie zaboru austriackiego, podczas gdy w zaborze rosyjskim i niemieckim tylko niewielka ilość Polaków zdecydowała się popierać tak kontrowersyjną w ich mniemaniu ideę. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.